Montaż listwy rozpoczynamy od wymierzenia wysokości, na której ma znajdować się listwa. Na ścianie zaznaczamy linię. Przy pomocy sznurka i talku wyznaczamy miejsce montażu listwy. Przygotowując listwę do montażu w narożniku wewnętrznym, docinamy ją pod kątem 45 stopni. Dla uzyskania długotrwałego efektu rekomendujemy zastosowanie kleju montażowego Mardon Decor Fix Pro. Klej nakładamy na całą powierzchnię listwy. Przekładamy listwę do ściany, sugerując się wyznaczoną wcześniej linią i dociskamy. Dla uzyskania lepszego efektu rekomendujemy użycie kleju Mardon Decor Fix Pro jako uzupełnienia szczeliny pomiędzy listwą a ścianą. Używając szpachelki i wilgotnej gąbki usuwamy nadmiar kleju. Docinamy drugi odcinek listwy pod kątem 45 stopni. W miejscu łączenia listew od strony zewnętrznej nakładamy rekomendowany klej Mardon Decor Fix Pro. Dodatkowo od strony wewnętrznej nakładamy klej Mardon Decor Fix Extra, rekomendowany do stosowania na łączeniach listew wykonanych z materiału ProFoam. Nakładamy klej na całą powierzchnię drugiego odcinka listwy i analogicznie do pierwszej listwy przykładamy go do ściany i dociskamy. Przy użyciu szpachelki i gąbki usuwamy nadmiar kleju, który zebrał się na łączeniu podczas dociskania listew do siebie. Po wyschnięciu kleju należy uzupełnić ubytki szpachlą oraz pomalować listwę farbą. Dokładna instrukcja znajduje się w filmie poświęconym maskowaniu łączeń.